rzuca z siebie jazmu normalności i wpada na myśl najbardziej szalony. Stać się błędnym rycerzem i wyruszyć w świat, ażeby naprawiać krzywdy. Nie będzie już zwykłym alonzem Kihana, będzie nieustraszonym rycerzem, znanym jako Don Quixote z La Manchy! Rola Don Quixota, kiedy jeszcze nie myślałem, że rola się gra, że są po prostu takie postaci, towarzyszy mi od dzieciństwa, to kiedy szukałem superbohaterów. Postać Sancho Panza niewątpliwie bardzo poczciwa, wierna, oddana temu Ancymonowi, który tutaj przed chwilą biegał w zbroi. No jego największy przyjaciel, a gdyby się uprzeć, to kto wie, że gdyby nie zlać Don Quixota z Sancho Panzą w jedną osobę, czy to nie jest właściwie jedna dusza, tylko podzielona na te fantazje wyobraźni i druga, ten mój aspekt, czyli ten racjonalny, taki bardziej przyziemny, mówiący, że nie, tam tego nie ma, nie, ja tego nie widzę, nie rozumiem, nie wiem, nie boję się i tak dalej. Czyli to co mamy w psychice każdy z nas. Chodzi o całą machinę, ona być może przy musicalach czy przy operze różni się skalą. Bo ta machina jest zawsze i wszędzie, nawet w radio, jak wiemy, w Teatrze Polskiego Radia też jest machina, ale oczywiście zupełnie w innej skali i tam są inne narzędzia jednak. Natomiast tu w teatrze dramatycznym trzeba by zacząć od tego, że aktorzy, którzy są aktorami dramatycznymi, podejmują wyzwanie razem ze mną, aby zrealizować musical, który nie dość, że ma swoją historię, ma swoich wiele wspaniałych realizacji, to jest niezwykle wymagający. I ci aktorzy, którzy biorą udział w tym spektaklu, aktorzy teatru dramatycznego, są niezwykle utalentowani, niezwykle pracowici i myślę, że przepięknie, wspaniale podjęli to wyzwanie.